Witam Państwa serdecznie na platformie Nowych Perspektyw Nawigatorze Jutra. I chciałbym Państwu przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Maja Świetlik. Dzień dobry. Dzień dobry, Maju. Maja jest związana z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, a chciałem dzisiaj z nią porozmawiać o transatlantyckim porozumieniu w dziedzinie handlu inwestycji TTIP-a. Okej, okay, to co to jest w takim razie? Oraz jego kilku brzydkich siostrach. Super, opowiedz co to jest. Jest to umowa obecnie w fazie negocjacji zaproponowana Unii Europejskiej przez Stany Zjednoczone. Ma ona objąć współpracę w dziedzinie handlu i ochronę inwestorów zagranicznych, czyli w tym przypadku ochronę inwestycji amerykańskich na terenie Unii Europejskiej. Rozmowy prowadzi Komisja Europejska, bo to wynika z traktatu lizbońskiego. Wydaje się, że jest to dziedzina bardzo wąska, która powinna interesować tylko kilka sektorów gospodarki. W rzeczywistości jednak pod tą nazwą kryje się umowa, która może na zawsze zmienić poziom demokracji po obu stronach Atlantyku. Jeżeli chcielibyśmy tak najkrócej powiedzieć, jaki jest cel tej umowy, to celem jest stworzenie systemu gospodarczego, który będzie uprzywilejowywał wyłącznie duże korporacje. Choć może brzmi to zupełnie nieprawdopodobnie, to w pomyśle tego traktatu jest na przykład zapisane to, że nowe przepisy prawne tworzone w krajach członkowskich będą musiały przejść najpierw weryfikację ciała do spraw współpracy regulacyjnej, które oceni, czy aby nie zaszkodzą one interesom inwestorów. Czyli jest to postawienie naszego wyobrażenia o tym, czym jest demokracja, kto jest suwerenem i kto powinien być reprezentowany przez władzę, na głowie. Od kiedy ta umowa jest negocjowana? Umowa jest od połowy 2013 roku, negocjowana, czyli już 2 lata. Cały ten proces, tak jak mówiłam, toczy się za zamkniętymi drzwiami. To, co wiemy, wynika przede wszystkim z wycieków, za które jesteśmy bardzo wdzięczni politykom i polityczkom i urzędnikom, którzy zdecydowali się zrealizować nasze prawo do informacji tą metodą, ponieważ Komisja Europejska na samym początku procesu powiedziała, że wszystkie dokumenty związane z nim są tajne. Mało tego, będą tajne jeszcze przez kolejne 30 lat po podpisaniu umowy. Powiedziała, że tak naprawdę ten traktat reprezentuje interesy amerykańskie po stronie Unii Europejskiej, czy to też jakoś drugą stronę też działa, czy nie? Ja chciałabym uniknąć właśnie takiej prostej perspektywy, że tu jest dobra Europa kontra zła Ameryka, bo to rzeczywiście nie tutaj przebiega ten podział interesów. To jest podział interesów między wąską grupą wielkich przedsiębiorców i osób, które są tam zatrudnione lub są właścicielami, udziałowcami korporacji czy innych form przedsiębiorstw, a nami, czyli tak zwany 1% kontra 99%. Ale ten 1% rozumiem jest w większości związany z Ameryką jeszcze. W Europie też mamy bardzo silne korporacje, francuskie, niemieckie, szwedzkie i one też mają własne interesy, które są sprzeczne z interesami reszty społeczeństwa. Bo w naszym interesie jest na przykład ochrona praw człowieka, wysokie standardy żywności, ochrona środowiska naturalnego. Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących taką, no, można powiedzieć, rabunkową formę działalności gospodarczej, czyli przeciwną do zrównoważonego rozwoju, jest to, aby te standardy były jak najniższe, bo wysokie standardy oznaczają dla nich dodatkowe koszty produkcji i ochrony środowiska. Tak? I takim mechanizmem, który już funkcjonuje, ale który ma być bardzo wzmocniony przez tę umowę TTIP, są arbitraże do rozstrzygania sporów przeciwko przedsiębiorstwom, zagranicznym inwestorom, czyli akurat tutaj będzie mowa o amerykańskich korporacjach, a państwem. I to doskonale pokazuje, na czym polega pomysł umów o wolnym handlu. Te arbitraże są uruchamiane w sytuacji, kiedy państwo wnosi jakąś nową regulację. To może być nowa ustawa, to może być jakieś przepisy wykonawcze, to może być decyzja administracyjna jakiegoś organu państwowego. A przedsiębiorca, inwestor zagraniczny, korzystając z umowy zawierającej właśnie ten mechanizm, w skrócie nazywany ISDS, uważa, że zmniejszy tego spodziewane zyski. Wnosi wtedy sprawę do Międzynarodowego Prywatnego Trybunału
i oskarża państwo o to, że właśnie zagraża jego spodziewanym zyskom i domaga się wielomilionowego odszkodowania. Proszę, międzynarodowy, prywatny trybunał? Dobrze tak, usłyszałem. To znaczy, jeżeli będziesz miał teraz w czasie tego, co ja mówię, poczucie, że to wszystko jest niemożliwe, że to jest absurd i to się nie może dziać naprawdę, to znaczy, że wszystko z tobą w porządku? Jasne, jasne. Bo naprawdę jest to zupełnie absurdalne. Może ja teraz podam kilka przykładów, żeby zrozumieć, jak ta sprawa działa. Jak działają te arbitraże. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałem, są to prywatne przedsięwzięcia. To nie jest trybunał, tak jak sobie wyobrażamy, na przykład mamy Trybunał Praw Człowieka, tak? Nie. To jest trzech prawników wynajętych z prywatnych kancelarii, oczywiście tych największych, którzy siadają i się dogadują. Jeden z nich ma w tej chwili rolę reprezentanta firmy, drugi pełni chwilowo funkcję reprezentanta państwa, trzeci jest jakby takim uzupełnieniem tego ciała mediującego. A kto im płaci, przepraszam bardzo? Koszty są różnie rozkładane, to jest ich własna decyzja, kto pokrywa tak zwane koszty sądowe, ale to nie jest to dokładnie sąd. Z reguły płacą obie strony, czyli pozywający, czyli inwestor i pozwany, czyli państwo. Czyli nawet jeżeli państwo się wybroni przed tym zarzutem i nie będzie płacił odszkodowania, to często się zdarza tak, że mimo to pokrywa koszty. A koszty sądowe takiego, koszty postępowania takiego, czyli honorarium prawników, krótko mówią, średnio to jest 8 milionów dolarów. Nie pytam, czy na miesiąc, czy na rok, bo właśnie to nie ma dużego znaczenia w tym momencie. To jest stawka, to jest 1000 dolarów za godzinę pracy takiego prawnika. Ci prawnicy nie podlegają żadnym kodeksom etycznym, żadnym mechanizmom, które stworzyliśmy w tym naszym wyobrażeniu, czym jest demokracja i czym jest władza sądownicza w tej demokracji. Jak wiemy, prawnicy pełnią zawsze jedną funkcję. Nie mogą być dzisiaj sędzią, jutro prokuratorem, a pojutrze adwokatem. Nie mogą brać pieniędzy od prywatnego biznesu. Tego wszystkiego w tym systemie nie ma. Czyli to jest ten drugi tom George'a Orwella, którego nie zdążył napisać po prostu w tym momencie. Brzmi to, no nie wiem jak to nazwać, nie? To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby to rzeczywiście funkcjonowało. To ja Ci podam kilka właśnie przykładów, tak żebyśmy wiedzieli, że to naprawdę się dzieje i działa. Ważnym też elementem funkcjonowania tego systemu jest tajność tych rozmów. Często też tajność wyroków. To co wiemy jest rekonstrukcją na podstawie danych, które się pojawiają w różnych miejscach i organizacje pozarządowe próbują je zebrać, wytworzyć w miarę pełny obraz, ale też właśnie musimy mieć to zastrzeżenie, że my tak naprawdę w wielu rzeczach nie wiemy, nie znamy wszystkich procesów, nie znamy sum, co jest bardzo ważne. Natomiast sprawy toczą się na przykład takie, że firma wydobywcza inwestuje w jakimś państwie, na przykład w Ekwadorze była taka sytuacja, po czym narusza tam licencję, na podstawie której ma prawo wydobywać kopaliny. Państwo w związku z tym rozwiązuje z nią umowę, bo naruszyła warunki umowy. No, wydaje się, że jest to prosta sprawa i rzeczywiście firma musi się wycofać. Ale w żaden sposób nie przeszkadza jej to złożyć pozwu przeciwko państwu, ponieważ ona się spodziewa dużo większych zysków w tym kraju. Tak? W związku z czym arbitrzy rozstrzygają, czy faktycznie te zyski spadną, czy nie. No, można powiedzieć, spadną, skoro już nie będzie dalej wykonywać tak swojej działalności na terenie Ekwadoru i zasądzają odszkodowanie z budżetu państwa, jednego z najbiedniejszych podatników tak naprawdę na świecie, Ekwadoru, rzędu prawie 2 miliardów dolarów na rzecz prywatnej korporacji. Tylko dlatego, że ona wcześniej złamała prawo i została usunięta z tego kraju. Ale poczekaj, to co opowiadasz, to się wydarzyło, to tak? się wydarzyło. Ale to nie jest jak gdyby już działaniem oparciu o ten traktat, o którym mówię. Ten system, o którym mówię, ISDS, jest tylko częścią traktatu. On istnieje nawet, on istnieje od lat 60. Natomiast był takim mało wykorzystywanym zapisem, który miał być takim dodatkową zachętą dla inwestorów. Że inwestor zagraniczny widzi jakieś państwo o niestabilnej demokracji, nie jest pewien, czy warto tam wejść i inwestować swoje środki, no bo zwykle kiedyś wiązało się to z dużą inwestycją w sprzęt i tak dalej. Więc państwa tworzyły taką zachętę, bo na przykład w postaci nie wiem, obniżonego opodatkowania, różnych zachęt, tak? A dodatkowo mówiły, no jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, rzeczywiście niestabilna demokracja, nowa ustawa, która zwykle,
na początku chodziło o wywłaszczenia, tak? To była ta groźba, której bali się inwestorzy, że na przykład to się mogło zdarzyć w Ameryce Południowej, że właśnie przemysł tam wydobywczy, tak, nafty zostanie znacjonalizowany. No więc gdyby to się stało potencjalnie, to macie tu taki mechanizm. Ale przez 50 lat właściwie on nie był wykorzystywany, bo zaledwie w ciągu tych kilkudziesięciu lat było 100 spraw, czyli powiedzmy dwie rocznie i rzeczywiście wydawało się, że to jest coś, co no jest takim wiesz, ubezpieczeniem najwyższego ryzyka. Natomiast od kilkunastu lat to stał się biznes sam dla siebie, tak? Bo nagle inwestorzy zorientowali się, inwestorzy, których stać na wielomilionowe koszty prowadzenia postępowania, czyli dlatego ja mówię o korporacjach, chociaż teoretycznie każda mała firma może z tego skorzystać, ale właśnie teoretycznie, zorientowali się, że to jest wspaniały sposób wydrenowania budżetów państwa, tak? Że mogą drenować oczywiście nasze kieszenie do woli, ale mogą też wejść jeszcze na nowe pole eksploatacji. I tych spraw w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat jest już 500. I z roku na rok widać, że ta krzywa spraw rośnie. Dlatego jeszcze tylko chciałam jakby tutaj powiedzieć, Polska ma w tej chwili podpisane umowy bilateralne, czyli między Polską a jednym konkretnym państwem, między innymi między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które zawierają taką klauzulę. Dzięki temu jesteśmy w 8 co do kolejności państwem pozywanym na świecie, co całkiem wysoko nas sytuuje, ale te umowy charakteryzują się tym, że można je wypowiedzieć. Mają roczny termin wypowiedzenia, całkiem przyzwoity. Potem jest jeszcze chwilę pewne warunki obowiązują, no ale generalnie jeśli jest wola polityczna, jeżeli parlament, rząd, obywatele, obywatelki chcą zerwać taką umowę, jest taka możliwość. Jeżeli ten mechanizm stanie się częścią TTIP, właściwie nie ma już możliwości zerwania tej umowy. Bo ta umowa jest podpisana na dziesiątki lat. Ona wiąże kolejne pokolenia. Wnuki naszych wnuków będą podlegać tym ustaleniom, które dzisiaj są negocjowane ze zamkniętymi drzwiami w Brukseli. Kto w zasadzie reprezentuje? Bo rozumiem, że Europę reprezentuje Komisja Europejska, tak? Kto reprezentuje Amerykę w tym? To są negocjatorzy jakby podlegający administracji Obamy, rządowej, tak. To teraz, jak to jest możliwe, wytłumacz mi tak, bo tego nie jestem w stanie pojąć, jak to jest możliwe, że jak gdyby w imieniu Unii Europejskiej jest negocjowany tajny traktat, jeszcze mówi, że przez 30 lat nie będzie ujawniony, czyli będzie obowiązywało przez 30 lat tajne prawo, które jednocześnie będzie egzekwowane. To znaczy sama treść umowy zostanie ujawniona. Okay. To, co zostanie nadal tajne, to będą wszystkie dokumenty związane z całym tym kilkuletnim procesem negocjacji. Co oznacza ta tajność w praktyce? Oznacza to, że dostęp do negocjatorów i do dokumentów przez nich przygotowanych, do propozycji konkretnych zapisów, przepisów, mają tylko te osoby, których komisja zaprosi do rozmów. A jak widać po tym dwóch latach już procesu, zaprasza głównie duże firmy lobbyingowe, reprezentujące duży biznes. Komisja, co też się tam udało dotrzeć do tych danych, spotkała się blisko 600 razy z różnymi reprezentantami interesów, czyli lobbystami, ale z tych 600 razy zaledwie 60 to były organizacje reprezentujące społeczeństwo, czyli związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie inne kontakty odbywały się z lobbystami wielkiego biznesu i to jakby pokazuje, czyj interes będzie reprezentowany w tej umowie, czyli wąskiej grupy uprzywilejowanych przedsiębiorców. Komisja mogłaby to zmienić, tak? Komisja, to jest decyzja komisji, jak twierdzi komisja, podyktowana przez Stany Zjednoczone, ale nadal jest to decyzja podjęta przez komisję. Te negocjacje mogłyby być jawne, nie ma żadnych problemów, żeby tak się stało. A jednak z jakiegoś powodu, który sam w sobie jest bardzo niepokojący, tak? Te negocjacje nadal są tajne, więc my nie wiemy, kto zgłasza propozycje przepisów, jakie dokładnie są implikacje, tak, konkretnego paragrafu, jakby czyje interesy są reprezentowane. Nie mamy możliwości zgłaszania własnych przepisów, bo jeśli nie ma dostępu ekspertów niezależnych, nie ma dostępu organizacji pozarządowych, to nie mamy w ogóle możliwości wejścia w te negocjacje i przedstawienia na przykład perspektywy praw człowieka. Tak? No dobrze, ale tak jak o tym mówisz, to kompletnie surrealizm, tego nie można zaskarżyć w żaden sposób.
takiej procedury nie, bo ona jest, traktatu. Tak, to znaczy tak, ta procedura rzeczywiście jest oparta o traktat lizboński, który dał bardzo wysokie uprawnienia właśnie Komisji Europejskiej. To warto też podkreślić. Są trzy ciała, tak, tworzące jakby strukturę tą polityczną czy ustawodawczą Unii Europejskiej. I jedynie Parlament Europejski jest ciałem obieralnym, czyli takim naprawdę demokratycznym. Komisja Europejska to są po prostu wynajęci urzędnicy. I to też jest ciekawe, zrobiono takie badania sprawdzające, kim są ci negocjatorzy ze strony Stanów Zjednoczonych i ze strony Unii Europejskiej. To są ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu byli lobbystami wielkiego biznesu, albo za parę lat będą. I to, że właśnie nie są to europarlamentarzyści, czyli nie są to osoby jakby ze swojej istoty zobowiązane do reprezentowania wyborców, też jest bardzo kluczowe dla tego procesu. Może też warto się troszeczkę cofnąć w czasie, żeby jakby zobaczyć, co było przed tym pomysłem. Bo tak jak powiedziałam na wstępie, my rozmawiamy teraz o umowie łączącej Stany z Europą, ale jednocześnie takich umów o wolnym handlu, bo tak się zbiorczo nazywa, jest więcej. Przede wszystkim Stany Zjednoczone prowadzą podobne negocjacje z kilkunastoma krajami Pacyfiku. Czyli istnieje też najstarsza tego typu umowa łącząca Stany Zjednoczone z Kanadą i Meksykiem. I Unia Europejska prowadzi jeszcze umowy, rozmowy teraz między z Kanadą. Czyli jak zobaczymy to w takiej perspektywie globalnej, to chodzi o stworzenie zupełnie nowej sieci wolnego, przepraszam, takiej globalnej sieci wolnego handlu. To brzmi, przepraszam, wolnego handlu to eufemistycznie bardzo brzmi. Zależy nam cudzysłów, tak? Bo to oczywiście tu nie chodzi o żaden wolny handel, tu chodzi o stworzenie systemu uprzywilejowującego duży biznes, bo tylko on będzie czerpał korzyści z tych proponowanych tam przepisów. I chciałam wrócić jakby do momentu, kiedy powstała Światowa Organizacja Handlu. To też był taki proces zupełnie niedemokratyczny powstania instytucji, którą potem wstąpiły do niej rządy państw. Też oczywiście bez, przecież to jest połowa lat 90. Tak? Żadnej debaty się na ten temat nie odbyło. Nikt społeczeństwa nie zapytał, nikt nas nie poinformował, co to jest za organizacja, jakie są jej uprawnienia. Spotkania to WTO, to World Trade Organization, też były tajne, też powstawały traktaty bez dostępu ani jednego niezależnego eksperta. Natomiast to, co się wydarzyło w przeciągu tych ostatnich 20 lat, to w obrębie tej Światowej Organizacji Handlu coraz większą rolę zaczęły odgrywać kraje rozwijające się, tak zwane, które zaczęły się między sobą porozumiewać, tworząc przeciwwagę dla interesów reprezentowanych przez kilka najsilniejszych gospodarek, czyli Japonię, Stany Zjednoczone, Kanadę, no i ten nowy gracz, jakim jest Unia Europejska. Ponieważ tam już pewne procesy, bo trudno przy Stanom Zjednoczonym przeprowadzić, no to pojawił się właśnie nowy pomysł, tak? Jakby stworzenie nowego systemu umów międzynarodowych. Jakby też warto powiedzieć, czym są umowy międzynarodowe. To jest taki rodzaj prawa, który raz podpisany przez prezydenta, ratyfikowany przez parlament, to już zależy od konkretnych przepisów konkretnego kraju, staje się obowiązującym prawem. Nie trzeba potem już tworzyć na przykład ustawy, która wprowadza tą umowę międzynarodową. Ona raz podpisana, czyli decyzją wąskiej grupy ludzi, staje się obowiązującym prawem, które jest silniejsze niż prawo lokalne. Tak? Jeżeli my będziemy mieć jakieś lokalne przepisy niezgodne z umową międzynarodową, to jest nasz problem, który musimy rozwiązać i za które grożą nam sankcje. Czyli tu mamy całą strukturę tworzenia prawa przez parlament, komisję, czasem referenda, a tu mamy stworzone zupełnie w wąskim gronie za zamkniętymi drzwiami umowę, która jest silniejsza, tak? I wobec której nie mamy żadnych mechanizmów demokratycznej kontroli, ani jej stanowienia, ani potem jej egzekucji. No, to znaczy tak, oczywiście no nie wiem, jak to oddzielić od tego spiskowego myślenia, bo mówisz po pierwsze o nie o jednej umowie, a o kilku umowach, które mają taki sam charakter. Po drugie mówisz, że one tak naprawdę te umowy gdzieś tam się już powstawały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zupełnie niespiskowa teoria, prawda? O których nie mamy dostępu, które są tajne. Pewnie nawet nie wiemy o
wielu aplikacjach tych umów już w rzeczywistości, tak? To znaczy tak naprawdę, jakbym się zapytał, czy Polska już zapłaciła jakieś odszkodowania wynikające tak. z tej umowy, o której mówiłaś. To znaczy tak, jeszcze żeby tak już precyzyjnie powiedzieć, te umowy, same treści umów są ujawniane oczywiście w momencie podpisania, natomiast to, że proces ich stanowienia jest niejawny, jest bardzo dużym problemem. Ale są ujawniane dopiero w momencie podpisania, tak. czyli tak naprawdę znowu już dostęp do etapu negocjacji jest zamknięty. Żeby... Też warto wiedzieć, że taka umowa, bo na przykład ta umowa z Kanadą, o której mówiłam, Unia Europejska-Kanada, już jest bardziej zaawansowana niż TTIP. Ona jeszcze nie jest przyjęta, ale już jest opublikowana, ale to jest 1600 stron. Jasne. Po angielsku. Jasne, i teraz jeszcze małym drukiem. Jesteś w siedzibie małej organizacji pozarządowej w Polsce i my nie mamy żadnej możliwości, żeby oddelegować teraz pracowników do tego, żeby siedzieli, czytali. To muszą być wytrawni prawnicy, którzy zrozumieją konkretne sformułowanie. Rozumiesz? To jest właśnie ta różnica, której jakby nie jesteśmy w stanie przeskoczyć bez silnego poparcia społecznego. Tak? Więc zapytałeś, ile już żeśmy zapłacili? Czy w ogóle wiadomo? Tak, to co wiemy, bo to ujawniła prokuratoria generalna, która jakby obsługuje tego typu sprawy, że Polska takich spraw miała 16 w przeciągu ostatnich 100 lat. Nie znamy szczegółów tych wszystkich spraw, ale taką sprawą, którą myślę, że większość z obywatelek i obywateli w Polsce słyszała, była sprawa Eureko. To było 9 miliardów, tak, do zapłacenia. Znowu, prywatnej firmie z naszych pieniędzy. 9 miliardów to jest bardzo, bardzo dużo. Tak? 9 miliardów dolarów? Czy złotych? Czy 9 euro? Miliardów złotych. Złotych, okej. Okay. Ale tak też widać te odszkodowania, te kwoty odszkodowań idą bardzo w górę z roku na rok, bo to też część z nich jest ujawniana, więc można to śledzić. W tej chwili najwyższe odszkodowanie przyznane przez te prywatne arbitraże to jest 50 miliardów dolarów. I to wszystko mówimy o publicznych pieniądzach, które nie idą na edukację, na ochronę zdrowia, na przykład nie, na zasiłki dla bezrobotnych. Tak? Ja nie znam dokładnych danych, ale wydaje mi się, że zasiłki dla bezrobotnych w Polsce to jest kwestia nie, miliarda, 2 miliardów złotych. Tak? Czyli 9 miliardów to jest budżet kilku lat na bardzo ważne potrzeby społeczne. My co chwilę słyszymy, nie stać nas. Tak? Nie stać nas na to, żeby leczyć ludzi. Tak? Stać nas na to, żeby ludzie wyrzucać ich na bruk, bo nie stać nas na budowanie mieszkań komunalnych, a stać nas na to, żeby przelewać pieniądze prywatnym korporacjom. Mnie zatkało po prostu. Wiesz, to brzmi jak spisek, ale masz dokładnie potem, możesz prześledzić dokumenty, sprawy, zobaczyć to w skali globalnej. No i taką mamy rzeczywistość geopolityczną w tej chwili. No. Czy jeżeli jakiś kraj wystąpi z Unii Europejskiej, to wtedy się uwolni? To jest jedyna metoda. Wydaje się, że jedyna metoda jakby wyjścia, no ale to jest ogromna decyzja, to są ogromne koszty i legislacyjne, przecież też z Unii Europejskiej też czerpiemy korzyści, tak? To jest wyłączenie się z rynku gospodarczego, bo no, to jest jakby stać na to Norwegię, stać na to Szwajcarię, nas, naszych na przykład rolników, myślę, że nie stać na taką decyzję. Tak? Dlatego kluczowe, żeby nie dopuścić do podpisania tej umowy. Tak? Że nie możemy się wpakować w sytuację, która potem będzie nie do zmiany. Tak? No tak, tylko że jak ty mówisz, kluczowe jest nie dopuścić do podpisania umowy, to ja sobie myślę, z czym do gości? Jak możemy nie dopuścić do podpisania umowy, o której to powiedziałaś, co powiedziałaś, prawda? To znaczy, że my nie mamy żadnego dostępu. Komisja Europejska jest... Rozumiem, że to cały czas widzę to w taki sposób, że to jest negocjacja pomiędzy prywatnymi podmiotami, prywatnymi osobami, prywatnymi biznesmenami z obydwu stron de facto, bo ja też postrzegam Komisję Europejską jako mocno prywatne przedsięwzięcie. Jestem świadom tego, że nikt jej nie wybierał. No cóż, można się go domyślać, kto ich finansuje. Lepiej się nie domyślać. No, to znaczy, jakie... Finansujemy ich my niestety, bo oni są utrzymani z naszych wydatków, ale czy interesy reprezentują, no to już jest inna sprawa. Tak. Słuchaj, no na szczęście jednak proces jest prawny taki, że komisja ma prawo doprowadzić do tego, że ta umowa zostanie spisana, ale potem musi ją przedstawić Parlamentowi Europejskiemu do przyjęcia. I znowu absurdem jest to, ale niestety zgodnym z traktatem lizbońskim, że Parlament nie ma prawa wniesienia żadnych poprawek. Może tylko ją w całości przyjąć i w całości lub w całości odrzucić. Tego nawet nie myślę. Też tak mi się wydaje, wiesz? No.
Teraz bój toczy się o to, żeby uznać tego typu umowy za coś, co się w prawodawstwie unijnym nazywa mixed agreements, czyli taki rodzaj umowy, który wymaga jeszcze ratyfikacji krajowych. Czyli oznaczałoby, że każdy z 28 krajów Unii Europejskiej będzie musiał przejść swoją własną procedurę ratyfikacji. Czyli u nas oznaczałoby na przykład to decyzję parlamentu i prezydenta. I to jest szansa, którą my jako organizacje pozarządowe widzimy, że tutaj może się udać nie dopuścić do podpisania tej umowy. Ale jeśli jakiś kraj nie zratyfikuje, to wtedy co? To nie jest tak, że jeśli większość zratyfikuje, to i tak to wejdzie? Tego też jeszcze do końca nie wiemy. No to jest tajne oczywiście. Znaczy, z tego, co wieści do nas, które do nas docierają, prawdopodobnie komisja będzie dążyła do tego, żeby umowa działała, nawet dopóki nie zostanie ratyfikowana przez wszystkie kraje. Nie wiadomo, żeby działała, czy żeby tak, nie działała? Żeby już działała, mimo że procesy ratyfikacji w poszczególnych krajach będą się toczyć. Mogą się toczyć latami, a w międzyczasie odszkodowania i tak. Cały interes działa. To jest, na razie to jest hipotetyczne, jakby nie należy tego traktować jak jakieś pewne informacje, to są takie słuchy, które nas dochodzą, tak? No bo absurdem tej sytuacji polega na to, że my nie jesteśmy tu żadnym partnerem, my możemy tylko zgadywać, domyślać się, wnioskować na podstawie niepełnych przesłanek, co oczywiście pozwala Komisji Europejskiej dyskredytować nas jako partnerów i mówić, że my głosimy właśnie mity, że to są spiski. Ale jak możemy mówić coś z całą pewnością, jeśli nie mamy dostępu do informacji, tak? No dobrze, w takim razie powiedz, jaki jest plan działania w związku z traktatem? Tutaj kluczowa będzie ta pierwsza umowa, o której dzisiaj mniej wspominaliśmy, ale która jest jeszcze gorsza. Czyli umowa z Kanadą, która funkcjonuje pod skrótem CETA. Dlaczego ona jest gorsza? Dlatego, że negocjacje i spisanie nastąpiło wcześniej, niż wybuchła ogólnoeuropejska debata przeciwko TTIP. W związku z czym znalazły się tam zapisy, na przykład dotyczące tego arbitrażu ISDS, w dużo gorszej formie niż te, których możemy się spodziewać po TTIP. A to jest umowa między Kanadą i Unią Europejską. I ona, tak jak już wspomniałam, ona jest już spisana. Jesienią będzie tłumaczona na języki krajowe, potem będzie jeszcze jakiś tam proces redakcji i możemy się spodziewać, że w połowie przyszłego roku, a może nawet wcześniej, zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu. Więc to, co możemy w tej chwili zrobić... I niekoniecznie będzie objęto tą procedurą ratyfikacji w poszczególnych krajach. Tego też nie wiemy. Tego nie wiemy. Skąd możemy wiedzieć? Jest nadzieja, że dowiemy się tego w najbliższym czasie, ale też, no właśnie, to wszystko jest takie... Może się... Nie wiemy. Jakby tutaj kluczowe są do wykonania następujące rzeczy. Po pierwsze, możemy się podpisać pod petycją stop-ttip.pl. To jest polskojęzyczna wersja, ale międzynarodowej strony stop-ttip, na której jest już ponad 2,5 miliona podpisów zebranych. To jest petycja... Polaków? Nie, z całej Unii Europejskiej. To jest petycja, która powstała na podstawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. To jest też taki mechanizm prawny pozwalający właśnie wnieść projekt ustawy, coś takiego jak nasze właśnie ustawy obywatelskie, które blisko rok temu została przedstawiona Komisji Europejskiej, która wyraźnie domaga się niepodpisywania CETA i zerwania negocjacji TTIP. Ale Komisja Europejska użyła pewnej formuły prawnej, żeby tej ustawy nie przyjąć i uznała ją za niezgodną z formalnymi wymogami. Dlatego w tej chwili jest to petycja, ale podpisy pod nią są niezwykle ważne, bo pokazują Komisji Europejskiej, że ona nie ma legitymacji do prowadzenia tych rozmów. Myślisz, że Komisja się tym przejmuje? Myślę, że musi się tym przejąć i widzę, że się przejmuje, bo tak jak wspomniałam, widzę, o ile te rozmowy na temat TTIP różnią się od rozmów prowadzonych wcześniej, przed powstaniem petycji i tego nacisku, a dotyczących CETA. To działa. To jest 2 minuty roboty, wejść na stronę, podać kilka danych, które są niestety niezbędne, kliknąć, potwierdzić mailowo podpis. Do kiedy trzeba to zrobić? To trzeba zrobić do 6 października. I tutaj muszę powiedzieć, że z przykrością, że Polska bardzo blado wypada na tle europejskim, że bardzo trudno jest się przebić w ogóle z tą informacją, ponieważ media generalnie w Polsce są mało zainteresowane kolportowaniem
tego typu informacje, ale jednak z tego, co obserwuję, ten poziom debaty czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji jest znacznie wyższy, że tam w oficjalnym obiegu jest debata, a u nas w oficjalnym obiegu są głównie głosy za. Że jest niewiele mediów, które są zainteresowane pokazaniem, że w ogóle jest jakiś problem. Dlatego w tej chwili w Polsce zostało zebrane zaledwie 15 tysięcy głosów, a nasze kworum, czyli to, czym powinniśmy się wykazać, gdyby to było, żeby jakby spełnić te warunki inicjatywy obywatelskiej, to jest 38 tysięcy głosów. Dlatego będziemy teraz we wrześniu i do 6 października intensywnie zbierać głosy też na ulicach miast. A kworum to znaczy? To są po prostu przepisy przewidziane przez tą formułę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która mówi, że trzeba w ciągu roku zebrać 1 000 000 podpisów, z czego przynajmniej 8 państwach musi to być więcej niż 10%. No jest już pewien algorytm. I tutaj ten 1 000 000 podpisów udało się zebrać, z tego co pamiętam, chyba w ciągu miesiąca czy dwóch, co w ogóle było już nie, do tej pory w ogóle nie prawie, mało którą się udało w ogóle zebrać 1 000 000, a tak szybko jeszcze nikomu. To było widać, jak bardzo jest to niepokojąca sprawa. I Niemcy mają 1600% normy, no a my tam już naprawdę w ogonie Europy zostaliśmy tylko kraje nadbałtyckie, my, Rumunia, Cypr, Grecja i Portugalia, które po prostu mają swoje własne, dużo większe, bieżące problemy. Także muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że w Polsce tak mało osób się zdecydowało na ten podpis, bo to też jakby, można powiedzieć, nas jako osoby, które próbują wpływać na polityków, żeby oni się przeciwstawiali tej umowie, no nas osłabia, tak? Bo wiadomo, że politycy też patrzą na to, czy ich wyborcy odnotują ten ruch. Tak? Jeśli widzą, że to jest 15 tysięcy na 40-milionowy kraj, to wiedzą, że mogą po prostu to zignorować. Czyli po pierwsze, do 6 października koniecznie podpisać tą petycję, a jak już się podpisze, to pokazać to rodzinie, znajomym, zachęcić ich. Tam jest krótka informacja, o czym jest ta umowa, także można dosyć łatwo jakby przekazać tą skomplikowaną wiedzę. Druga rzecz, no to będzie właśnie wpływanie wtedy już na konkretnych europarlamentarzystów albo naszych krajowych, żeby w momencie, kiedy będzie to głosowanie w europarlamencie czy w krajowym parlamencie, powiedzieli nie. Do tej pory to wszystko uchodziło politykom i urzędnikom bezkarnie, bo ludzie się tym nie interesowali, ale po prostu musimy zacząć się interesować, bo to jest nasze życie, nasze pieniądze, tak? Nasze prawa pracownicze, prawa konsumentów, to jest planeta, na której żyjemy. To jest planeta, na której żyjemy, dokładnie. Tak jak powiedziałaś, nawet sobie teraz pomyślałem, że no bo tak, żyjemy w takim trochę straszaku zagrożenia wojną, prawda? Mhm. I to się wydaje być takim tematem numer jeden pewnie, jakbyśmy z mikrofonem wyszli na ulicę. To zawsze był temat najłatwiejszy. Tak, co tak naprawdę jest największym zagrożeniem dla świata, to pewnie większość ludzi powie, no, wojna, zniszczenie środowiska, bla, bla, bla. A teraz tak naprawdę ty opowiadasz o tym, że za naszymi plecami powstaje mechanizm, którego oddziaływanie jest dużo silniejsze niż wojna tak naprawdę, bo po pierwsze będzie się ciągnąć przez kilkadziesiąt lat i w zasadzie z tej perspektywy to nawet można by powiedzieć, że to wojna jest mało prawdopodobna, bo ona jest dużo mniej opłacalnym interesem niż konsekwencje tego typu traktatu, o którym mówisz. To jest wojna ekonomiczna, tak? Ona ma swoje ofiary, bo ludzie w Polsce umierają dlatego, że budżetu nie stać na to, żeby zapłacić im za na przykład skuteczne leki na nowotwory. Ludzie popełniają samobójstwa, bo nie stać ich na spłatę kredytów. Popełniają samobójstwa, bo nie mogą znaleźć pracy, żeby utrzymać rodziny, tak? Te ofiary są, tylko nikt ich nie liczy, nikt ich nie łączy. Tak? Przeżywamy katastrofę autobusu, tak? To są straszne historie, jakby nie chcę ich umniejszać, ale jesteśmy skupieni na tego typu ofiarach, a nie liczymy ofiar systemu ekonomicznego, systemu umów międzynarodowych, który nas obejmuje. Polska jest krajem mimo wszystko bardzo wysoko na liście krajów pod względem bogactwa i standardu życia. Są kraje tak zwanego globalnego południa, gdzie te ofiary idą już w miliony, tak? Gdzie ludzie są po prostu wykopywani z własnych domów, gdzie są pozbawiani ziemi, która od dziesiątków lat była ich sposobem utrzymania się.
i mieszkają w slumsach na obrzeżach wielkich miast bez żadnej pomocy, tak, społecznej, żadnej ochrony zdrowia, bo te ziemie są zagrabiane przez korporacje, które robią tam własne interesy. I nawet jeśli takie państwa właśnie Ameryki Południowej, Afryki czy Azji starają się temu przeciwstawiać, to już nie mogą, bo już podpisały umowy międzynarodowe, bo na przykład obiecano im obniżenie długów, tak, w zamian za przystąpienie do tych umów. Piękny interes. Tu ci damy, tu ci obniżymy. Ale wiesz, tak samo było z Polską, tak? Na początku lat 90. To przecież to nie byli ludzie, ci, którzy podpisywali te decyzje, ja w to wierzę, tak? Że to nie byli ludzie, którzy byli z natury źli i chcieli zrobić źle. Im brakowało wiedzy, no bo skąd mieli ją mieć, tak? Tu przyjeżdżali eksperci z Ameryki, którzy opowiadali im tylko jedną wersję historii. Ale dzisiaj mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do badań naukowych prowadzonych w zupełnie odległych ośrodkach na całym świecie. Tak? Dzisiaj mamy dostęp do wiedzy. Dzisiaj już nie ma tej wymówki, że ja nie wiedziałem, co podpisuję. Jeżeli podejmujesz jakieś decyzje, to nie możesz się już zasłaniać tym, że a skąd ja mogłem wiedzieć, jakie będą konsekwencje podpisania tego typu arbitrażu, bo dane są. I one są łatwo dostępne. Jeżeli ja, jako osoba kompletnie tak spoza tematów ekonomicznych i politycznych, byłam w stanie tą wiedzę zdobyć, to może ją zdobyć każdy urzędnik, każdy polityk, każdy parlamentarzysta. Ja nawet się chętnie z nimi spotkam i tą wiedzę zupełnie za darmo przekażę. Czyli poziom naszej takiej wiedzy i świadomości społecznej jest cienki, tak jak mówisz o tych 15 tysiącach podpisów, a wśród polityków jest w ogóle jakiekolwiek środowisko polityczne, które jest świadome tego, w co my się pobieramy w Polsce, tak? Przed wyborami prezydenckimi, czy teraz tak wokół wyborów parlamentarnych, oczywiście zaczęły się pewne głosy podnosić. Głównie były to głosy PSL-u i PiS-u. I głównie były skoncentrowane na problemach, jakie wynikną dla polskiego rolnictwa, czy przemysłu rolnego z podpisania tej umowy. I minister Sawicki wyraźnie powiedział, że będzie to ogromne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i trudno się z tym nie zgodzić, bo jeśli polskie państwo nie będzie miało już mechanizmów ochrony czy wspierania własnego rolnictwa i to rolnictwo będzie po prostu wystawione na bezpośrednią konkurencję z takimi gigantami jak Acme czy Monsanto, no to nie ma tu możliwości, że nam się uda wygrać, bo tak jak właśnie opowiada Komisja Europejska, że wygrają towary najwyższej jakości. No, znaczy, to wejdźmy do sklepów i zobaczmy, ile tam jest produktów polskich, wysokiej jakości i co kupują ludzie. Ale co mają kupować ludzie, jak nie mają z czego żyć, tak? Oczywiście. To, że idą i kupują w sklepach, gdzie są najtańsze towary, no trudno jakby na nich przerzucać tą odpowiedzialność, tak, że mają płacić trzy razy więcej za droższe produkty. Jeżeli jeżeli państwo dopuściło do tego, że właściwie już nie ma polskich sieci dystrybucji żywności, tak, tylko mamy wybór tylko między jedną wielką siecią sprzedaży, a drugą wielką siecią sprzedaży. Jeżeli te siecie sprzedaży dostają dodatkowe pieniądze, co jakiś czas temu zostało ujawnione, takie jak Lidl i Kaufland od Banku Światowego, czyli znowu instytucji, która operuje publicznymi pieniędzmi, tak? Dostają dofinansowanie na to, żeby tutaj rozwijać swoją infrastrukturę, to jaką szansę ma polska spółdzielczość na przykład? No, ale to są przepisy, ustawy, to są ludzie, którzy te ustawy przygotowują, inni, którzy je podpisują i inni, którzy na to wszystko pozwalają. No po prostu strasznie bym chciała powiedzieć, że właśnie żyjemy w czasie, kiedy możemy zająć się własnymi sprawami, rozwijać zainteresowania, hobby. Też bym to chciała, no ale niestety od półtora roku wieczory spędzam na doczytywaniu kolejnych artykułów czy raportów dotyczących tych umów, bo ktoś musi się tym zająć. No. A tam na górze nie ma zainteresowanych, którzy walczyliby o nas. Byłam kiedyś na takim spotkaniu w Brukseli z naszą europarlamentarzystką, która właściwie na końcu miała nam do powiedzenia, żebyśmy zaufali władzy. Że po co my się tak tutaj denerwujemy, po co te wszystkie opowieści, mówienie o zagrożeniu, zaufajmy władzy. Przypominam się taki
baner, który się często pojawiał w alternatywnym internecie, gdzie jest taki profil starego Indianina w pióropuszu, który wygłasza jedno zdanie. Tak, z całą pewnością możesz zaufać swojemu rządowi. Rzeczywiście możemy zaufać swojemu rządowi. Indywidualnie nie mamy wiele też działania, ale jako społeczeństwo mamy ogromną masę nacisku. Nas jest więcej. To my jesteśmy 99% tej planety. I mamy wspólne interesy, o które musimy wspólnie walczyć. I czy jest to petycja online, która właśnie zbiera te głosy i pokazuje, jaka to jest skala protestu, czy są to inne formy aktywności społecznej, wszystkie są ważne. Jakby ważne, żebyśmy się nie dali tutaj zamotać w takiej codziennej bieganinie, która w oczywisty sposób tak, nas angażuje, a że musimy przynajmniej tą godzinę w tygodniu jeszcze poświęcić na sprawy szerszej perspektywy. No, ja wiem, że to jest strasznie trudno tak ludziom coś takiego powiedzieć, bo też byłam bezrobotna, mam dwoje dzieci, no, wiem jak wygląda codzienność w takiej sytuacji i wiem, że i tak ja jestem w dużo lepszej sytuacji niż większość Polek i Polaków, ale po prostu nie ma innego wyjścia, tak? Mówimy i o, że lata, i że różne kraje, i że różne podmioty, i że bardzo różne konsekwencje na wielu poziomach, to jest po prostu taka nowotworowa ośmiornica, która sobie spokojnie już od dawien dawna rośnie i my się w tej chwili dopiero dowiadujemy, nie że ona nam grozi, my się dowiadujemy, że ona już jest tak naprawdę, prawda? I teraz możemy tylko ewentualnie mieć jakiś wpływ na to, czy ta macka to ona do nas przylgnie, czy może jeszcze nam się uda jakoś z tego wybiegać. No. Wiesz, tutaj nasz jakby idealnym rozwiązaniem byłoby nie tylko właśnie niedopuszczenie do podpisania tych nowych umów, ale też doprowadzenie do tego, że te stare umowy, te takie bilateralne, wiążące Polskę z innymi krajami, zostaną rozwiązane. I to nie jest problem, to jest naprawdę no, roczne wypowiedzenie. To, ale wymaga to ogromnego nacisku społecznego, oczywiście. Czyli tak naprawdę wymaga świadomości, no i to jest cała wielka droga, którą mamy do przejścia tutaj. No. Wiesz, wymaga to niestety powiedzenia sobie, że nie wystarczy być dzisiaj konsumentem, że takie podejście moja chata z kraja po prostu jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne dla nas i dla naszych dzieci i dla planety. Także niestety, ale musimy przynajmniej tą godzinę w tygodniu poświęcić na to, żeby się dowiedzieć, co się dzieje i dać głos publicznie, na przykład podpisując petycję, na przykład pisząc list do naszego posła czy posłanki i powiedzieć, że my wam patrzymy na ręce i nam się to nie podoba, że my wam płacimy i to nasze interesy macie reprezentować. Jesteś związana z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności. Powiedz dwa słowa, co to jest? To jest fundacja działająca od kilku lat w Warszawie, która postawiła sobie za cel pokazanie w Polsce tego, w jaki sposób działania tutaj tworzone wpływają na tak zwane kraje globalnego południa. To jest takie pojęcie, które zastąpiło bardziej takie nieprzyjemne, wartościujące pojęcie krajów rozwijających się. Czyli mówimy o krajach głównie Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, które są poddane terrorowi umów międzynarodowych dotyczących właśnie handlu i inwestycji, które sprawiają, że ta spirala ubóstwa, w której się znajdują mieszkańcy i mieszkanki tych krajów, nadal się nakręca, że bardzo trudno wydobyć im się z tego stanu bycia krajem rozwijającym się, ponieważ właściwie są pozbawione suwerenności. Więc to, co stara się zrobić Instytut Globalnej Odpowiedzialności, to edukować tutaj w Europie ludzi, żeby wiedzieli, że decyzje, które podejmują nasi urzędnicy i politycy, wpływają bezpośrednio na sposób życia ludzi o znacznie uboższych społeczeństwach. Że nie da się tych problemów rozwiązać wyłącznie działalnością charytatywną, że o ile w przypadku kryzysów naturalnych czy wojen jest bardzo ważne, żebyśmy wspierali konkretne działania, misje, które tam jadą, tak, i przywożą lekarstwa i tak dalej, to nie jest rozwiązanie geopolityczne, to nie jest rozwiązanie problemu, którego źródła tkwią tutaj, w krajach globalnej północy, które po prostu wspierają takie formy prowadzenia działalności politycznej i gospodarczej,
krajach globalnego południa, które utrudniają im osiągnięcie samodzielności i podniesienie sposobu stopy życia. Czyli w zasadzie traktat, o którym mówimy, to porozumienie transatlantyckie, to nie był taki pierwszoplanowy. Nie. To, co nas przyciągnęło do tego tematu, to były te arbitraże do rozstrzygania sporów inwestor przeciw państwu. Ponieważ, tak jak wspominałam, one już funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Ich ofiarami w dużym stopniu są kraje globalnego południa, a beneficjentami są przedsiębiorstwa zarejestrowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Czy poza IGO są jakieś inne organizacje, które zajmują się tym tajemniczym traktatem, o którym opowiedziałaś? Tak, stworzyliśmy rok temu taką nieformalną koalicję polskich organizacji i pozarządowych, i związków zawodowych, i też niektórych partii politycznych, które wspólnie podpisały apel przeciwko dalszym pracom nad tymi dwoma umowami. Jest tych organizacji w tej chwili 76, ale cały czas staramy się też zachęcić kolejne. I oczywiście niektóre z tych organizacji prowadzą bardziej aktywne kampanie, na przykład Greenpeace Polska, który skupia się na wpływie na środowisko, na tematyce GMO związanej z tymi umowami, czy Instytut Spraw Obywatelskich, który właśnie skupia się z kolei na wpływie na demokrację. Są też organizacje związane z prawami człowieka w internecie, które z kolei skupiają się na tematyce ochrony prywatności w sieci. Wszystko niestety i tak ma powiązania z tym strasznym traktatem. Każda dziedzina życia tak naprawdę ma powiązania Z tym. Dokładnie tak. Tak naprawdę to jest zamach na demokrację, prawa człowieka i planetę. I prawa zwierząt jako element tej planety. Jeżeli weszlibyśmy teraz w każdy z tematów osobno, na przykład właśnie w produkcję żywności, zobaczylibyśmy, jakiego rodzaju zagrożenia. Bo mówiłem o zagrożeniach dla praw konsumenckich. One wynikają z tego, że akurat w Europie są dużo wyższe, wypracowane, wywalczone standardy ochrony naszego zdrowia jako konsumentów. W Stanach Zjednoczonych jest kompletnie inna filozofia i ta ochrona jest dużo, dużo niższa. Znamy to z emocjonujących filmów amerykańskich, jak to ludzie muszą się zorganizować i przez lata walczyć, wynajmować prawników, którzy właśnie są takimi donkiszotami jednej sprawy, żeby na przykład zatrzymać wyciek toksycznych substancji. Tak? W Europie to działa inaczej, jednak w Europie to przedsiębiorstwo jest zobowiązane przeprowadzić badania i nie może wprowadzać do obrotu czy zatruwać środowiska, bo tego wymaga prawo. Jeśli mamy się stworzyć tą strefę wspólnego handlu z Ameryką, to oznacza, że te regulacje muszą się w jakiś sposób ujednolicić. W jaki też nie wiemy, bo to jest właśnie tematem negocjacji, do których nie mamy dostępu. Ale jeżeli mamy na przykład w Europie 1000 substancji zakazanych w produkcji kosmetyków, a w Stanach Zjednoczonych 11, to nie widzę sposobu, w którym nasze standardy miałyby zostać utrzymane. Nie możemy iść krok po krok, dziedzina po dziedzinie i oglądać te różnice. To właśnie chodzi o żywność modyfikowaną genetycznie, gdzie w Europie jest wymóg oznaczania takiej żywności. Tak? My musimy, to jest obowiązek narzucony przez prawo na producenta, on musi nas o tym poinformować. I wtedy możemy powiedzieć, że jest jakiś wolny wybór. Tak? Ale jeżeli z żywności amerykańskiej nie ma tej informacji, to my nie mamy wyboru, bo nie będziemy chodzić z komputerem po sklepie i googlać, tak, sprawdzać, czy akurat ten produkt ma, czy nie ma. My uważamy, że my, organizacje walczące o prawa człowieka, uważamy, że to jest nasze prawo do informacji. Ale jeśli ma zostać uwspólniony rynek, to nie wiem, jak to się skończy. Mogę się tylko domyślić. Przypomniała mi się ta słynna scena, w której Ronald Reagan kiedyś zapytał Gorbaczowa na lotnisku, czy nadal uważa, że Ameryka jest imperium zła. No cóż, moim gościem była Maria Świdlik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Maria opowiedziała Państwu o tym drugim nienapisanym tomie George'a Orwella. Bardzo serdecznie namawiam, powiedzcie się Państwo tematy. Wejdźcie na stronę petycji, powiedzcie pewnym i znajomym o tym, że taka petycja wisi w internecie. Można, należy ją podpisać w naszym własnym interesie. Do czego serdecznie namawiam Państwa, Maria? Ja też zapraszam na stronę stop-ttip.pl albo po prostu ttip, nie dziękuję,
www.igo.pl. Zapraszam też na stronę naszej organizacji igo.org.pl, gdzie dowiecie się więcej na temat tematów, którymi nasz Instytut się zajmuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.